Hej, cześć, witajcie moi kochani w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to edycja CO3 gry Armored Core Verdict Day 5 na Xbox 360. Jest to gra, która wyszła tylko na Xboxa i na PlayStation 3. Mam edycję kolekcjonerską, która była na Amazonie bardzo tanio, około 20 euro kosztowała. Jest to z figurką, ale nie doszła w oryginalnym wielkim opakowaniu, tylko doszła o tako oddzielnie, tylko artbook i gra były oddzielnie w tym pudełku, a figurka jest tutaj, w której są jeszcze naklejki i inne rzeczy. Więc zaczynajmy. Najpierw odpakujemy sobie grę oryginalną, bo jest trochę ciężka i widzę, że ta gra jest chyba zimportowana z Ameryki, ponieważ jest tylko w takich językach. I tak to wygląda z tyłu. Zdejmę folię, żeby wam się nie odbijało. Jeszcze nie robiłem chyba żadnego unboxingu na Xboxie. To pierwszy taki. Jeszcze dzisiaj przyszedł do mnie Titanfall w edycji steelbookowej, który jest bardzo fajny, ten steelbook. No i okej, czekajcie, tą naklejkę taką zerwę, która chroni przed otwieraniem pudełka, bo po co? Bo kupujecie grę po to, żeby nie otwierać pudełka. O to chodzi. Wiecie? To tak naprawdę Microsoft wymyślił, ma spisek. No. I tak oto wygląda z przodu. Z tyłu. Górę nic, ten bok. I w środku mamy oczywiście płytkę, grę. Tutaj jakiś gift card i grubą instrukcję, naprawdę grubą, dlatego ciężkie pudełeczko jest i można to sobie odłożyć na bok. Tworzymy sobie artbook, który jest taki bardziej miękki prawie, ale jest ciężki strasznie, bo jest gruby, patrzcie. Wygląda z przodu tak, z boku tak. To jest napisane Armored Core Verdict Day Collector's Edition Visual and Parts Book. Czyli tutaj mamy zdjęcia tych mechów z tej gry i innych rzeczy, części do mechów i wiecie, głównie takich mechanicznych rzeczy chyba, ale powinny też być jakieś artbooki. O, jest fajne matowe. Powinny być też jakieś rzeczy z gry. O, patrzcie. O takie coś. Powiem wam, ile jest stron. Jest około 270 stron. I wszystko to są arty, części i tych mechów. Więc sobie to tu postawimy i otwieramy to. Pudełko, które wygląda tak. Niespecjalnie, nic nie ma w sobie takiego. Ale najpierw wyjmiemy tutaj naklejki. I inne dziwne rzeczy. Dobra, figurkę zostawimy na koniec. Mamy oczywiście soundtrack w takim opakowaniu Armored Core Verdict Day Original Digest Soundtrack. Jest tutaj 7 piosenek, fajnie zrobione, tylko w takim gównianym opakowaniu, no ale już nic z tym nie zrobimy. Tu jest instrukcja, co można robić z tym mechem, którego mamy tam w ogóle. Tak oto wygląda. Fajnie. Będę musiał sobie sprawdzić. I mamy oczywiście naklejki, których jest kuźwa od tchu, że tak powiem. Myślę, że można je nakleić na naszego mecha i sobie go fajnie jakoś ozdobić. No i wyjmujemy mecha oczywiście z edycji kolekcjonerskiej. Ups. W pudełku już nic nie ma. Czekajcie, zamknę pudełko, żeby nie przeszkadzało. No i mamy tutaj takiego mecha, który wygląda trochę jak zabawka dla dzieci, ale to jest ciężki, strasznie ciężki mech. Bo teraz go właśnie w tym opakowaniu już jest ciężki. Tu jakieś bronie są dodatkowe, widzę. Czekajcie, bo trzeba to otworzyć. A wszędzie taśmą pozaklejali. Więc trzeba trochę poodklejać. Z każdej strony, kuźwa mać. Jeszcze niedługo powinien się pojawić unboxing. Nie niedługo, no, za jakiś czas. World of Warcraft, Worlds of Draenor, edycja kolekcjonerska. I Mists of Pandaria. Więc zdejmujemy pierwsze opakowanie.
I w środku mamy naszego mecha. Wyjmiemy najpierw jego bronię. To jest to plastikowe, ale jakiś solidny chyba plastik. To się da wszystko chyba pootwierać nawet. Tak, fajnie. Części są otwierane, które wyglądają tak. Tarcza jest tu na przykład. Tu mamy minigana. Nowa figurka w ogóle do mnie przychodzi teraz. O ta. Fajnie, bo nowa figurka już do kolekcji mojej. Tu mamy jeszcze jakieś części, czekajcie. O tutaj podklejone. A, te plastiki, tak jak oglądaliście unboxing tego Snake'a z Metala, Gear Solid, jeżeli nie wiecie co to za gra, to tam były też takie te. No i nasz robot wygląda w taki sposób. Bardzo fajnie, widzicie, tu się da ruszać. Ma strasznie dużo części, które mogą być otwierane i inne rzeczy. Ustawię jego głowę dobrze. Ale fajnie go zrobili. Patrzcie, tu ma taki duży, tu ma małe ucho. Nie ma drugiego ucha i z drugiej strony jest tylko te małe. Fajnie go zrobili. Z tyłu mamy jeszcze, widzę, to jest chyba. Chyba, jak tak myślę, to jest. O kurwa. Się wyjmuje w ogóle. What the fuck is this shit, nigga? Nie ogarniam trochę tej edycji kolekcjonerskiej. Tej figurki w ogóle. Jest to kuźwa bardzo popieprzona figurka, która ma milion części, które się ruszają. I kuźwa, nie wiem. Nie wiem, co się z nią robi w ogóle. O dobra, włożyłem. O, udało się mi włożyć. Nie, nie udało. What the fuck, man? Fuck you, main. Tylko w taki sposób mogę ją włożyć. No kurwa poczekajcie, kombinuję nad tym. Jak to się robi? O, dobra. O, jest. Zakliknąłem. Chyba to można tak o wyjąć. Ło! What the fuck, nigga? Jaka zajebioza. Ile on ma części ruchomych? Kurwa mać. Jeszcze nie mam żadnej takiej figurki, która ma tyle części ruchomych. To, co strzela, to z tyłu. Jezus Maria, naprawdę ludzie, nie ogarniam. Ta figurka jest popieprzona jak. Jak najbardziej popieprzona figurka. Patrzcie. O chuj to chodzi! Ludzie, weźcie, wy macie tą figurkę? Puśćcie mi. I nie wiem, o co w niej chodzi. Patrzcie, i to się otwiera. Tak o. Say what? Bardzo detaliczna jest, patrzcie, pokażę ją wam. Tutaj tak o wygląda. Tak o, patrzcie, jak ona fajnie jest zrobiona. Tu tak. I to gówno z tyłu jest. Że to jest działko. Czekajcie, wezmę tą instrukcję i ją sprawdzę. I spróbujemy coś z nim zrobić. Wow. Wow. Czekajcie, sprawdzę. Ja pierdzielę. Ile poradników! O, pokazuję jak zrobić to działo. What the fuck? Patrzcie, jak to się powinno robić. Tako, to tako. O tako, to tako. A! Telefon mi się wywalił. Iluminati. Telefon mi się nigdy nie wywala. Niech chwilę tako postoi. Wpatrzcie się. Okej.
To jest naprawdę popieprzona edycja. Dobra, ja to skończę tutaj. Dodam mu tylko minigana w łapę. Niech go trzyma. Może nawet minigana nie włożę mu. Kuźwa mać. A co się robi? Nie, jednak sobie odpuszczę. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Mów dla smaku, bardzo serdecznie i na razie. Kurde bele. Pożegnaj się robocie.